Test kłada CF Moto 500 4x4 Allroad. Wielkie, wyłupiaste, zintegrowane lampy to pierwsza rzecz, na którą każdy, widząc CF Moto 500 4x4 Allroad, na pewno zwróci uwagę. Poza tym kład ten wyposażony jest we wszystko to, czego będzie potrzebował zarówno kładowy turysta, jak i rider offroadowy, m.in. bagażniki, szeroka kanapa, przednie orurowanie, którego wytrzymałości niestety nie udało nam się sprawdzić. Dla lubiących podróże we dwoje na jednym kładzie dostępna jest wersja przedłużona, wyposażona w przystosowane dla dwojga podnóżki. Wygląd CF-ki zachęca do zabawy w terenie. Zresztą sama nazwa jest dość prowokująca. My też jej ulegliśmy. Zobaczcie, co nam z tego wyszło. Silnik i przeniesienie napędu. Silnik w tym ważącym 336 kg w kładzie to 4-osobowa jednostka o pojemności 493 cm3 i mocy 32 koni mechanicznych, chłodzona cieczą. Maksymalny moment obrotowy 36 Nm uzyskiwany jest przy 5500 obrotów na minutę. Przy uruchamianiu korzystaliśmy tylko ze startera elektrycznego, lecz dla pewności odkurzyliśmy też ręczny rozruch, który nie dał nam pretekstu do zaczepki. Pasowa automatyczna skrzynia biegów CVT przenosi napęd na 2 lub 4 koła za pomocą wału kardana. Przekładnia biegów zapewnia dokładne wybieranie żądanego biegu. Należy jednak pamiętać o tym, że przełożenie w pozycję parking P wymaga poprowadzenia dźwigni po łuku, z czym ciągle mieliśmy problem. Mechanizm blokady przedniego dyferencjału działa poprawnie, a o jego załączeniu przypomina nam kontrolka i dość głośno działający mechanizm. Zarówno silnik, jak i skrzynia są wyjątkowo dobrze napowietrzone. Powietrze do silnika dostaje się przez wlot na zbiorniku paliwa tuż pod kanapą. System zaopatrujący powietrze skrzynię pasową wygląda na szczelny. Pomimo ostrej jazdy w wodzie nie udało nam się go zalać. Zasys znajduje się wysoko pod przednim bagażnikiem, a wylot po dość karkołomnej kombinacji przechodzi z prawej strony kłada na lewą i dalej pod tylny bagażnik. Zawieszenie. Zawieszenie w CF Moto Allroad jest w całości niezależne, zapewniające jego użytkownikowi niespełna 30-centymetrowy prześwit. Zarówno z przodu, jak z tyłu zastosowano poprzecznie podwójne wahacze. Komfort według własnych upodobań zapewnia możliwość wyregulowania stopnia napięcia sprężyn. Na każdym z dolnych wahaczy zamontowane są osłony z tworzywa zabezpieczające półosie przed uszkodzeniem, co jest pożyteczną rzeczą podczas jazdy w terenie. Zawieszenie sprawia wrażenie solidnej konstrukcji, zwłaszcza drążki kierownicze wyglądają bardzo masywnie. Po zdjęciu kół mamy łatwy dostęp do punktów smarowniczych zawieszenia. Dobrze jest pamiętać o konserwacji kłada, jeżeli chcemy jak najdłużej cieszyć się z jego działania. A z myślą o własnym bezpieczeństwie trzeba sprawdzać od czasu do czasu gwintowane połączenia. Te ważniejsze posiadają kolorowe znaczniki, które w przypadku poluzowania ulegają przerwaniu. Hamulce. Z przodu CF Moto 500 wyposażono w hamulce tarczowe z zaciskami jednotłoczkowymi. Zabezpieczone zostały osłonami aluminiowymi przed dostawaniem się do nich większych zanieczyszczeń, np. w cięższym terenie, kiedy do końca nie widzimy, w co wjeżdża nasze koło. W błoto, w wodę. Tylny hamulec, również tarczowy, zamontowany jest na wale.
Pełni on dwie funkcje. Pierwsza jako hamulec zasadniczy hydrauliczny. Druga to funkcja parkingu. Załączana jest dźwignią zmiany biegów. Położenie w pozycji P. Hamulec hydrauliczny centralny. Hamując prawą manetką, większa siła przekazywana jest na przód, a mniejsza na tył. Przy hamowaniu nożną dźwignią jest odwrotnie. Wyposażenie seryjne. Prosta w swoim wyglądzie, estetycznie wykonana deska rozdzielcza w CF Moto 500 przekazuje wszystkie potrzebne w czasie jazdy informacje. Prędkość, temperaturę i poziom paliwa odczytamy z klasycznych zegarów z wychylającą się wskazówką. Natomiast z kontrolek dowiemy się o aktualnym przełożeniu dźwigni biegów, załączonym napędzie oraz światłach. A teraz coś o kierownicy Allroada. Po lewej stronie zespół przełączników odpowiedzialnych za włączanie i wyłączanie świateł w kładzie, za wyjątkiem świateł awaryjnych, do których włącznik znajduje się obok gniazda zapalniczki. Wśród nich znajdują się sanie, przycisk klaksonu i na przedniej stronie przycisk override. Funkcja pozwalająca na wykorzystanie pełnej mocy podczas jazdy do tyłu lub z włączoną blokadą przedniego dyferencjału. Starter elektryczny zamontowano oddzielnie. Dźwignia lewego hamulca jest połączona linką z hamulcem nożnym. Używa się jej również w momencie zmiany przełożenia biegów. Prawa manetka zawiera cięgno przepustnicy, dźwignię hamulca ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego oraz przełączniki napędu 2x4, 4x4 i załączania blokady przedniego mechanizmu różnicowego. Jako że jest to kład 4x4, posiada wiele przydatnych, zarówno w terenie jak i w rekreacji, elementów, między innymi schowek pod kanapą, hak, bagażniki z przodu o ładowności 35 kg i z tyłu 70 kg. Orurowanie. Płyta montażowa pod wyciągarkę. Osłony stworzyła pod wahaczami i silnikiem. Gniazdo zapalniczkowe na przednim prawym błotniku. Podnóżki z wstawionymi metalowymi podporami zabezpieczającymi przed osunięciem się nogi. W wersji Max dodatkowe dedykowane dla drugiego pasażera. Blokada kierownicy, może mniej potrzebna w ciężkim terenie, ale za to w rekreacji pozwoli nieco pewniej oddalić się od kłada. Serwis. A ile to właściwie kosztuje? Zakup wersji krótkiej to koszt 25 900 zł brutto już z homologacją na jedną osobę. Wersja długa z homologacją na dwie osoby to koszt 26 900 zł brutto. CF Moto 500 Allroad 4x4 objęty jest 12-miesięczną gwarancją z możliwością jej przedłużenia do 24 miesięcy za dopłatą 1952 zł brutto. Kompletny przegląd wraz z olejami i filtrami to cena 549 zł brutto. Podsumowanie, czyli co na plus, a co na minus. Na plus. Wysoko wyprowadzony wlot i wylot powietrza ze skrzyni pasowej. Tylne zawieszenie przy maksymalnym utwardzeniu pracowało komfortowo. Poprawne działanie napędu 4x4. Blokada przedniego mostu działała bez zarzutu. Szczelne lampy. Pomimo jazdy w wodzie, nie zauważyliśmy, żeby woda dostawała się do lamp. Skuteczne hamulce zapewniające dość sprawne zatrzymanie kłada. Homologacja do poruszania się po drogach publicznych na jedną lub dwie osoby w zależności od wybranej wersji. Na minus. Odczuwalny brak mocy w dolnym zakresie obrotów. Przednie zawieszenie mogłoby być twardsze, odczuwalne dobijanie na niezbyt dużych nierównościach. Bardzo duży promień skrętu utrudniał zawracanie. Dodatkowo wprowadzenie CF Moto 500 w poślizg nie było prostym zadaniem. Szczególnie utrudnione było to w dużym piachu. Utrata kontaktu z podłożem przedniego wewnętrznego koła podczas pokonywania zakrętu przy dużych prędkościach może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Mimo poprawnego balansowania ciałem, kład próbował przewracać się na bok. Nie załączał się wentylator chłodzący. Udało nam się zagotować płyn w chłodnicy tak, że spod przedniego bagażnika ujrzeliśmy unoszącą się parę. Przy załączonej blokadzie przedniego dyferencjału oraz przy cofaniu nie odczuliśmy ograniczenia mocy. Dlatego przycisk override w
funkcja pozwalająca na wykorzystanie pełnej mocy podczas jazdy do tyłu lub z włączoną blokadą przedniego dyferencjału umieszczony przy kierownicy jest zbędny.